Witam Cię serdecznie, z tej strony Marcin. 26 zadanie z pierwszego arkusza z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. Zadanie 26 jest całkiem ciekawe, bym powiedział, a nawet bardzo ciekawe. Ano, o co tu chodzi? Bok sześciokąta foremnego ABCDEF ma długość 6, czyli tu jest 6, tu jest 6, tu jest 6, tu jest 6, tu jest 6 i tu oczywiście też jest 6. My mamy obliczyć promień koła wpisanego w trójkąt BDF. W trójkąt BDF. Nie ma problemu. W jaki sposób ja będę to liczył? Po pierwsze, tu mam czerwoną krechę i tu jest oczywiście nasz promień. Zgadza się? Zgadza się. Pierwsza podstawowa rzecz, to musimy pamiętać o sześciokącie foremnym, że jest zbudowany z sześciu trójkątów równobocznych. To znaczy, że te wszystkie zielone krechy tutaj też mają 6, tu też jest 6, tu też jest 6, tu też jest 6 i tu też jest 6 i tu też jest 6. Ok? Dobra. To ja sobie zrobimy tak, że weźmiemy sobie przykładowo, że ABCDEF, niech tutaj będzie jakiś punkt G, a tu niech będzie S jako środek. Ok? Jeżeli przerysujemy sobie trójkąt SGD, tu jest pionowo tak, tu jest coś takiego i od G do D jest tu tak, to postarajmy sobie, a przynajmniej spróbujmy wyliczyć sobie kąty w tym trójkącie. Czyli co? Tu jest S, tu jest D, a tu jest G. Oczywiście, z racji tego, że to jest pionowe, a to jest poziome, jak ładnie widać, tu jest kąt prosty. Skoro powiedziałem, że to są trójkąty, SDE jest trójkątem równobocznym, to znaczy, że tu jest kąt 60 stopni. A tu, no, 60, 90, więc brakuje 30 stopni. Dobrze. Ale wiemy również, że tu jest 6. Czyli na przykład z funkcji sinus, sinus 30 stopni, czyli tego kąta, to jest prostokątna, która jest naprzeciwko, czyli właśnie nasz promień R, podzielone przez przeciwprostokątną, czyli przez szósteczkę. Sinus 30, pomnożymy to oczywiście razy 6. Sinus 30 stopni to jest 1 druga razy 6 równa się promień. Czyli z tego wynika, że nasz promień równa się 3. Oczywiście każdy powie, po co to liczyłeś? Przecież od S do E to jest 6, czyli G jest w środku. Też można tak było napisać z racji tego, że to jest sześciokąt foremny, zbudowany z sześciu trójkątów równobocznych, a odcinek FD, czy też FG i GD to są po prostu wysokości, to znaczy, że z gdzie GS jest połową odcinka SE, który jest równy 6, czyli wychodzi 3. Ale chciałem to trochę jakby bardziej rozbudować, żeby to zdanie trwało 3 sekundy. Okay? Jeszcze jest jedna kwestia, w jaki sposób można to policzyć, a mianowicie można to policzyć, że odcinek od F do B to będzie 6 pierwiastków z 3. Bo tu jest jedna wysokość od F do tego punktu. Odtąd dotąd jest druga wysokość w tych trójkątach równobocznych. Czyli to jest A pierwiastków z 3 przez 2, A pierwiastków z 3 przez 2. Jak dodamy, to wyjdzie A pierwiastków z 3. Czyli FB to jest 6 pierwiastków z 3, bo obok jest 6. No i później trzeba pamiętać, że na przykład ten mały promień to jest 1 trzecia wysokości tego trójkąta dłuższego i z tego też wyjdzie. Ok? Dobra. Tyle. Więc tam ze 2-3 sposoby pokazałem, żeby faktycznie ten film nie trwał chwilę. I tyle. Łapki w górę, jak się podoba. Jeżeli się nie podoba, napisz mi komentarz, dlaczego uważasz, że powinienem, co powinienem zmienić, bo jest to dla mnie mega ważne. No i co? Pytania gdzieś tam w komentarzach. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.